Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę. On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: O czym to rozprawialiście w drodze? Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał 12 i rzekł do nich: Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Jezus jest blisko dnia swojej śmierci, a uczniowie Jego żyją czymś innym. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, kiedy umiera ojciec albo umiera matka, a dzieci stoją wokół tego łoża umierającego rodzica i kłócą się, jak podzielić majątek, który jest duży. To jest ta sytuacja, takie przeniesienie. Jezus mówi o swojej śmierci, a uczniowie zastanawiają się nad tym, kto z nich jest najważniejszy, największy, pierwszy. Co się liczy tak naprawdę w życiu? Co rzeczywiście ma wartość? Uczniowie nie wyczuwają powagi chwili. Może to być dla nas gorszące, że 3 lata są z mistrzem, mają go na co dzień, widzą cuda, a są tacy nieuformowani. My jesteśmy czasami 30, 40, 50 lat. I też nam brakuje tej wrażliwości. Wrażliwości, chociażby z racji przeżywania okresu Wielkiego Postu, przeżywania Triduum Paschalnego. Nie dostrzegają tego, że zbliżają się do najważniejszej chwili w życiu nauczyciela. Nie nauczyli się Jezusa. Bo nauczyć się może tylko ten, który Go kocha. Miłość jest najważniejsza i w małżeństwie, i w kapłaństwie, i w życiu zakonnym. Jak nie ma miłości, to nie ma poznania. My tylko przez miłość poznajemy. Jak nie kochasz, to będziesz oczekiwał czegoś dla siebie, tylko dla siebie. A jak kochasz, to będziesz chciał przede wszystkim uszczęśliwić osobę kochaną. Uczniowie nie dowierzają Jezusowi, temu, co On mówi. Usiłują uciec w inną stronę, gdyż to, co usłyszeli, za bardzo ich przeraziło. Ale to jest prawdą, że niekiedy słowa Ewangelii budzą w nas przerażenie. I to jest szalenie ważne. Zauważmy, że Słowo Boże może budzić radość, może wprowadzać nas w stan wewnętrznego pokoju, ale też może budzić lęk. I ten lęk może być chrześcijański, jak mówi Baltazar. Błogosławiony. Błogosławiony lęk, od którego może rozpocząć się odrodzenie życia człowieka. Odrodzenie, narodzenie na nowo. Lęk może być takim świeżym powiewem, nowym impulsem co do jakości życia. Uczniowie są przerażeni. Tymczasem nie można uciec od tego, co mówi Jezus. Nie można uciec. Nawet po wielu latach my do pewnych słów Jezusa wracamy i zaczynamy je rozumieć. Ale wtedy, kiedy naprawdę przeszliśmy przez wiele upokorzeń, przez wiele grzechów, bo to, co najbardziej nas upokarza, to jest grzech. I kiedy przeszliśmy przez porażki, to my się dopiero wtedy uczymy życia. Wtedy idziemy po ten przysłowiowy rozum do głowy. Trzeba spotkać się ze słowem, które boli. Tak jak było to w sytuacji uczniów. I ono przygotowuje nas
na Jego i naszą mękę. Kiedy nie przejdziemy przez to, co boli, to nawet jeśli przyjdzie czas męki, ona może być złorzeczeniem, a nie błogosławieniem. Słowa, które wypowiedział Jezus do uczniów, były najwyższej wagi. On chciał być z nimi, tylko z nimi. Samotność, cisza, milczenie. I to sprzyja skupieniu. Zobaczmy, Jezus chce być z nami, a my uciekamy. Na przykład z kaplicy, z kościoła. Uciekamy od modlitwy, uciekamy, bo to nas nuży, męczy, nudzi. Mamy dosyć. Tylko nie cisza, tylko nie samotność. Ale przecież samotność jest tą przestrzenią, w której mówi Bóg. Osamotnienie jest trudne. I osamotnienie może być często takie niszczące człowieka, bo to oznacza brak człowieka, z którym mógłbym się spotkać głębiej, tak jak z nikim innym spotykać się nie jestem w stanie. Ale samotność. Jezus chciał być tylko z uczniami, ale oni tego nie chcieli. Pragnął patrzeć na nich, mówić do nich, dostrzegać ich reakcje, zauważyć ich niepewność. Pragnął, aby byli tylko ze sobą. Zauważmy, to jest adoracja, to jest modlitwa, to jest msza święta. Tylko Jezus i ja. Jezus i ja. On tego chce. Ale czy z mojej strony jest takie pragnienie? My w naszych pragnieniach o tyle się rozwijamy, o ile modlimy się pragnieniami. I o tyle, o ile każdego wieczoru czynimy rachunek sumienia z naszych pragnień, z naszego chcę lub nie chcę. Po tym poznajemy, czy nasze myślenie jest po Bożemu, czy też nasze myślenie jest po ludzku. Uczniowie nie chcieli Jego cierpienia. Przypominam sobie taką sytuację przed laty i doświadczenie bardzo bolesne. I w pewnym momencie modliłem się takimi słowami: Panie Boże, ja już nie chcę Twoich pocałunków krzyżem. Ja już nie chcę, ja więcej tego nie zniosę. To już jest za dużo. Nie chcę Twojej miłości. Proszę zobaczyć, jak w sytuacjach takich skrajnych, trudnych, człowiek może się w taki sposób modlić. Może nie wytrzymywać ciśnienia życia. Uczniowie nie chcieli Jego cierpienia. Nie brali pod uwagę wydania Go na śmierć. Zdrady jednego z nich, ukrzyżowania. Słuchając, nie słyszeli istoty tego, czego mówił. Jezus mówił, że On musi umrzeć. On musi umrzeć za zbawienie ludzi. I Piotr staje tutaj w pozycji właśnie demona, który zwodzi. Wcale nie musi cię to spotkać. Najbliższy uczeń zupełnie nie rozumie tego, czego Jezus go uczył. Nie dostrzegali, że Jezus właśnie rozpoczyna czas swojej męki. I rozpoczął tę mękę bez udziału uczniów. Ich zainteresowania skupiały się na myśleniu po ludzku. I podstawą do słuchania o męce i przyjęciu cierpienia jest zgoda na małość, jest zgoda na ostatnie miejsce. I przyjdzie taka, i przychodzi taka chwila, kiedy człowiek jest na ostatnim miejscu i doświadcza ogromnej radości. Dobrze mi, Boże, że mnie poniżyłeś. Dobrze mi, Boże, że mnie upokorzyłeś. Ale uczniowie jeszcze nie są przygotowani na tę chwilę. Bo w każdym upokorzeniu jest równocześnie krzyżowanie. Uwierzenie słowem Jezusa jest równoznaczne z pójściem za Nim. Oni chcieli innego rozstrzygnięcia. I warto sobie postawić to pytanie, czy ja chcę tych samych rozwiązań, tych samych rozstrzygnięć, których Jezus chce
dla mnie. Często nie umiemy cierpieć, nie umiemy znosić porażek, przechodzić przez próbę wiary, cierpliwości, odwagi, czystości. Nie musimy umieć. Nie musimy umieć. Dorastanie duchowe jest najbardziej powolnym dorastaniem. Człowiek się szybciej fizycznie rozwija, intelektualnie, może i emocjonalnie, ale duchowo jesteśmy często gdzieś tam daleko na końcu. Ważne jest to, że mówimy Jezusowi o naszych problemach szczerze i otwarcie. I taką metodę kiedyś znalazłem, jak przeżywać swoje życie. Przeżywać wszystko z Jezusem. Opowiadać Mu. Dzielić się. Tam, gdzie mówimy Jezusowi, tam, gdzie dzielimy się, tam stajemy się wolni. Wolni duchem. Proszę zauważyć, że to, co mówimy Jezusowi, dokonuje się w klimacie naszego oczyszczania. Mówię i Pan przejmuje w moim sercu właśnie miejsce tego, co zostało wyrażone. On zajmuje miejsce, a On to nadzieja, On to pokój. Modlimy się naszym lękiem, naszym buntem, gniewem, bezradnością. Chcemy wiele znaczyć i w chwilach trudnych poradzić sobie z naszą słabością. Dla mnie takim odkryciem, jednym z najważniejszych, to jest to, że moja bezradność, moja bezsilność, moja nieumiejętność podoba się Bogu. To jest dla mnie cudowne odkrycie. A trzeba było iluś lat kapłaństwa, żeby do tego dojść. A wcześniej się tego wstydziłem. Wstydziłem się tego. Jak może być kapłan bezradny, bezsilny, nie mający jakiejś wizji? Bo proszę zauważyć, kiedy ja jestem bezradny, to Bóg mnie prowadzi. A kiedy ja jestem zaradny, to On jest niepotrzebny. Nie trzeba planować, jak się zachowamy, gdy przyjdzie cierpienie. Całe życie potrzeba uczyć się postawy żebraka przed Bogiem. Postawy dziecka przed Ojcem. Thank you.